Mam na imię Monika. Gimnastykę trenuję od około 15 lat, w sumie od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Mama pracowała na sali, przyprowadzała mnie na początku, była to kwestia zabawy tylko i wyłącznie. Później jakoś się tak wciągnęłam i ciężko było już zrezygnować. Trenuję 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Niedzielę mam tylko wolną. Z reguły poświęcam 3-4 godziny dziennie. Czasami jest to po zajęciach na uczelni, czasami między, czyli rano zajęcia. Przyjeżdżam na trening i wieczorami czasem muszę znowu wrócić. Wiadomo, że sport wyczynowy rządzi się swoimi prawami. Jest to poświęcenie. Przychodzi się codziennie na treningi. Czasami jest to żmudne, monotonne wykonywanie tych samych ćwiczeń po kolei. Wiadomo, trzeba je powtórzyć setki razy, żeby dojść do perfekcji. No i to jest czasem naprawdę męczące. To też zależy od rangi zawodów, wiadomo. Są zawody przygotowawcze, gdzie myśli się o tym, żeby wykonać dany układ, tak, czy jakieś nowe elementy. I są też zawody, na których się myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby ten układ był wykonany perfekcyjnie. No i tak jak wiadomo w sporcie, są przypadki losowe i od jednego błędu może zależeć i wyjazd, i drobna kontuzja, która przekreśla szansę na wszystko. Myślę, że w tamtym roku zdobycie Mistrzostwa Polski Seniorek po, z tego co wiem, 17 latach dla Wisły Kraków. Myślę, że to był jeden z takich moich największych sukcesów. Moim marzeniem, myślę, jak każdego sportowca, jest wyjazd na igrzyska. Najbliższe w tym momencie to jest Rio 2016. O zdobyciu medalu, no to już nie wspominajmy. Mama pracuje na sali, jest aktualnie też moim trenerem. Od początku razem pracujemy. Bo wiadomo, że czasem są jakieś spięcia, ale to nie tylko na zasadzie mama, zawodniczka, tak, ale jest trenerem, z trenerem jest tak samo. Ale myślę, że dogadujemy się w miarę okej. 15 lat spędziłyśmy tutaj razem, więc myślę, że miło spędzone chwile.